Mamy tendencję do utrudniania sobie życia, właśnie. Zamiast zmniejszać koszty, powiększamy je. Przy okazji marnujemy energię, którą moglibyśmy wykorzystać choćby na relaks, wyciszenie i potrzebne do introspekcji i kontemplacji istoty własnego bytu. To właśnie o czym mówię. To te nasze zasoby energetyczne, wszystko jest energią, a my ją marnujemy. Zamiast właśnie ją poświęcić na sprawy istotne, czyli choćby na takie właśnie wyciszenie i zastanowienie się nad sensem tego, co robimy, nad sensem tego, po co my nabywamy takie masy różnych rzeczy. Nazywamy to tutaj w tej rzeczywistości konsumpcjonizmem. A za Sokratesem dodam, uwielbiam chodzić na targowisko i patrzeć na wszystkie te rzeczy, bez których jestem szczęśliwy. No i to właśnie jest piękne takie podsumowanie tego rozdziału, można tak powiedzieć, czyli minimalizm. Bo człowiek świadomie podchodzi do wszystkiego i właśnie do tego nawet co kupuje, co je. I można powiedzieć, że nie marnuje tych zasobów, tej energii. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.